Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, Pokémon Mystery Dungeon, Odkrywcy Czasu. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, kto jest naszym antagonistą w tej grze. Mianowicie Grovyle, czy jakoś tak. Druga ewolucja tego. Albo raczej pierwsza ewolucja, druga forma Treko. Nawet nie trzecia, nawet nie finalna ewolucja. A to ma być antagonista końcowy, no ja nie wierzę. Ale w każdym razie, być może jest bardziej niebezpieczny niż wygląda. Biorąc pod uwagę, że ukradł już tyle kół czasu. No ale zobaczymy, w każdym razie zanim wyruszymy na jakąkolwiek wyprawę mającą coś wspólnego z tym. Mamy tutaj do zrobienia jeszcze parę zakupów i tak dalej, przygotowanie się i te sprawy. No i pogadanie z różnymi członkami drużyny, co oni na ten temat myślą. Chciałbym na początek zobaczyć, ile mam na koncie. Okej, 2000 mam. Nawet 2400, nawet trochę więcej niż to. Nawet 2500 by się z rezerwy tutaj wyskrobało. Więc to jest całkiem przydatne. Co masz do powiedzenia, bidów? Muszę się wziąć w garść i działać dalej. Tak, tak, dokładnie, to jest moje zadanie. Dalej, złapmy Grovyle'a. Hej, hej! Chansey? Co tam u ciebie? Centrum opieki Chansey Vita. Opiekować się jajami, tak? Zopiekuję się nimi najlepiej jak potrafię. Czy masz jakieś jaja? Jeśli tak, to dawaj. Okej. Dlaczego? Nie mam żadnych jaj. Jeszcze nie widziałem żadnych. Pokémony z gildii wydają się być czymś zdenerwowane. Czy w gildii coś się wydarzyło? A ty, Dasnor, co masz do powiedzenia? Jeśli chodzi o pojmanie Grovyle'ego, to macie we mnie pełne wsparcie. Będziemy pracować razem, wspólnie, z pewnością złapiemy Grovyle'a. Okej, okay. A to jest Poink. O, Edio Stella! Ostatnio wiele peliperów lata nad naszym miastem. Nigdy jeszcze nie widziałem tylu peliperów naraz. Okej. Okay. Jakie tutaj możemy teraz ataki złączyć? Jeżeli zobaczymy na ataki Edia, to moglibyśmy Ember i Tackle, ale jak sami widzicie, to powinno być... Ataki, które mają ten sam atak, powinno się jedynie złączać, ale... Hajajaj. Coś ty zrobimy tak. 30 razy Tackle i 15 Ember. Myślę, że możemy złączyć tutaj, prawda? Ech, a to musimy zawsze złączać. Na razie tak zostawmy. Co tam u ciebie, Edio i Stella i Edio jest, tak? Ty masz nadal swój link? Bo jesteś inteligentną osobą? Chociaż czekaj. Nie, to nie zadziała już, no niestety nie zadziała. Okej, okay, w porządku. 366 przy sobie, okej. Okay. W sklepie Kecleonów powinniśmy mu coś znaleźć jeszcze. Musimy pojmać tego ohydnego Grovyle'ego. Tak, to dla nich to jest ohydny, zły złoczyńca, ale dla mnie to jest całkiem ciekawy Pokémon. Yo! Wszyscy wydają się być zajęci i zirytowani. Wiecie, o co tutaj chodzi? Też widziałem na niebie te pelipery. Nie oszukujmy się, dzieje się tutaj coś poważnego. O, patrzcie, drużyna Płomień. Cześć. Oni naprawdę nazywają się drużyna Płomień, świetnie. My, drużyna Płomień, mamy zamiar pomóc przy polowaniu na Grovyle'a. W tym celu zacząłem trenować nad swoją odwagą. Ach, Ponita, świetny Pokémon. Czy to prawda? Naprawdę zidentyfikowaliście złodzieja, który kradnie koła czasu? Da. Ludzie mawiają, że Pokémonem, który kradnie koło czasu, jest Grovyle. Muszę przyznać, że nigdy o nim nie słyszałem. No, popularny raczej nie jest. Ale zawsze zadaję sobie tutaj pytanie, czy nie mają żadnych innych Pokémonów z danych ras, tak jakby. Z danych Pokémonów, że istnieją tylko raz na świecie, czy jak? Widzimy, że tutaj mamy dwóch Kecleonów, ale to są od razu bracia. Czy to oznacza, że innych Kecleonów tutaj nie ma? No, dość ciekawe. Okej, tu mogę kupić orby. Foehold Orb, Heil Orb, Rainy Orb. Info. Zmienia pogodę na deszczową, tak myślałem, to jest Rainy Orb. Info. Zmienia pogodę na chłodną, a ty? Nadaje wszystkim wrogom na piętrze status przerażenia, czyniąc Pokémona niezdolnym do akcji, aż otrzyma cios. O mój Boże, o. Chciałbym to kupić. Chciałbym to kupić. Foehold Orb. Dziękuję bardzo. Szkoda, że nie mają tutaj
orbów, które dodają życia, bo są takie orby, które mogą tak jakby... działają jak revive. Kiedy Pokémon umiera, to tak jakby znowu się wskrzesza, czyli tak szybko nie wylatujemy z dungeona, kiedy umieramy, bo po prostu nie umieramy. Masz kamień Green Gumi, okej. Reviver Seed, czekaj, Reviver Seed to jest tym, czego szukam. Czy nie? A nie masz wystarczająco pieniędzy, chciałbyś coś jeszcze kupić? Czekaj. Naprawdę muszę brać pieniądze z zamku? Z banku i zamku? Nie wierzę. Ech, okej. Czekaj, czekaj, czy to jest naprawdę to, co chciałem zrobić? Tak. Przedmiot ożywia nieprzytomne Pokémony, po czym zmienia się w Plane Seed. Mogą go użyć wyłącznie Pokémony z umiejętnością Pan Przedmiotów. Aha, czyli ja. Okej, a one się przypadkiem automatycznie nie używają? Ja w każdym razie to dużo tutaj tego nie mają. Ale za to mamy Green Gumi, czy to jest dla Pokémonów... Nie, robaczych, to jest dla Pokémonów robaczych niestety. Okej. Chyba kupimy Reviver Seed, ale najpierw sprzedajmy coś. A, sprzedajmy wszystko, jest! Heal Seed, Plane Seed. Plane Seed, artykuł spożywczy, który nie wywołuje żadnego dodatkowego efektu, znacznie niweluje góry. A, okej. Dlaczego to się zawsze wyłącza? Ten kontroler, na którym gram, jest taki strasznie lekki. Sleep Seed. Okej. Mam dwa Sleep Seedy. Chyba je zatrzymam. Za to Poor Speed daje... niweluje głód. Sprzedaj. A nie, skoro niweluje głód, to za jednego pokedolara tego nie sprzedam. Jak już to tutaj za 20 tego drugiego. Co tam jeszcze takiego masz? Giga Drain to jest mój HM. Giga Drain uczy tylko wtedy, jeśli Pokémon jeszcze go nie zna. Zadaje obrażenia wrogowi i następnie przywraca ilość AP zależną od ilości żetonu. O, Giga Drain jest całkiem niezły. To jest atak, który powinienem dać naszej małej Steli. Nadaje graczowi status drzemki. Pokémon ze statusem drzemki usypia, następnie budzi się z odnowionymi HP. A to też mogłoby się przydać komuś. Blowbrock? Rzuca odległym Pokémonem. To się może przydać. Escape Orb też się może przydać. Czy naprawdę tutaj nic nie ma? Twardy kolec mogę sprzedać. Ej, no kurde, no mój Boże, no. Nie cierpię. Co? Ach, pia. Nie! Ach, ten kontroler jest taki spowolniony tutaj. Jest... Mój Boże, no. Sprzedaj, wszystko. Tak, dziękuję bardzo. O. Jakie to irytujące. Jabłka zatrzymamy, Oran Bendy zatrzymamy, Blue Gumi. A sprzedaj, nie potrzebuję Blue Gumi, nie mamy wodnego Pokemona żadnego i raczej tak szybko żadnego nie dostaniemy. Blast Seed. Niweluje głód. Sprzedaj. Mam wystarczająco dużo jabłek, żeby niwelowały mój głód. Dobra, to Plane Seed? Nie, Plane Seed nie zostanie. Pecha Berry. Artykuł spożywczy, który leczy status otrucia lub... Okej, to się może przydać, ale nie wiem. Zobaczmy. Rup. Switcher Orb. Ładny kufer, o. Wiecie co? Sprzedam po prostu kufry. Mógłbym je otworzyć, ale myślę, że sprzedam je po prostu, żeby móc teraz sobie szybko kupić to, co chcę. Jest. I do tego Stealth Rock. Też sprzedam. Same wartościowe rzeczy, których nie potrzebuję. All Match Orb zwiększa szybkość ruchów, no tak. Wiele to nie daje nam, niestety. A widzimy tutaj Pecha Scarf, to jest dość wartościowe. Przedmiot noszony, który chroni przed stosusem otrucia oraz mocnego... Uuu, Pecha Scarf dostanie któryś z naszych Pokémonów. Heal Seed, Rockle Orb. Przynosi wszystkie odległe... Okej. To się przyda. Nadaje wszystkim wrogom na piętrze status przerażenia. No mówiłem, to się przyda wszystko, to przecież kupiliśmy właśnie. I teraz mogę w końcu kupić to, co chciałem. Gdzie to było? Tutaj. Reviver Seed. Okej. Dziękuję, to byłoby na tyle. A teraz czas na drużynę, gdzie tutaj miałem... Sleep... Nie. Reviver Seed Heal Pecha Scarf. Jak to wyrzuciłem? Dać komuś. Drużyna, Edzio... Nie mogę tego teraz wziąć. No, dziwne. Dobra, w każdym razie... Kangaskhan, co mogę u ciebie zostawić?
Powiedziałbym, że Pecha Scarf zostawię u ciebie. Bo na razie nie widzę, jak go użyć. A to wielki skarb, rzeczywiście. Rest oddajmy tobie też. Giga Drain nauczy się Stella. Sleep Seed, Minutail ci dam też, bo Minutail też mi jest niepotrzebny w sumie. To chyba wszystko jak na razie. Okej. Torba. Giga Drain, użyj. Stella. Jako jedyna też może się go nauczyć. I teraz Giga Drain na Synthesis? Na Synthesis, zapomnij. Też może się uleczyć przecież. I zadaje przy okazji obrażenia. W porządku. Mamy załatwione wszystko, co chcieliśmy tutaj zostawić, załatwić i tak dalej. Zostawiliśmy to wszystko, co chcieliśmy zostawić, załatwiliśmy wszystko, co chcieliśmy załatwić i możemy wejść w końcu do naszych kumpli wielkich. Widzę, że wszyscy już są. No to zobaczmy. Najpierw ustalmy, co już wiemy na pewno. Growly pojawia się tam, gdzie ukryte są koła czasu. Tylko jak znaleźć te koła czasu? To jest pytanie. Niestety nie znamy na nie odpowiedzi. Dlatego zdamy się na mądrość wielkiego Dusknora. Wspólnie ustaliliśmy kilka miejsc, w których mogą być ukryte koła czasu. Podzielimy się na grupy i przeszukamy te lokacje. Pierwsza grupa. Loudred i Corpfish, przeszukajcie wschodni las. Jest to wielki las, rzecz jasna, daleko na wschodzie. W porządku! Hej, hej, możesz na nas liczyć. Następni to Bidoof, Dugtrio i Sunflora. Zajmiecie się przeszukaniem kryształowej jaskini. O, tak jest! Zrozumiano. Jej, jej, będę wytrwale szukać. Zostali Edzio i Stella. Wasza dwójka uda się na północną pustynię. Co? Na północną pustynię? Zgadza się. Ale przecież tam nie poradzimy sobie. Okej. Okay. Pokażcie mi swoją mapę. Okej. Okay. Stella rozwija mapę świata. Widzicie to? Tutaj. To tutaj. Ten obszar mapy jest zakryty chmurami. Pustynia zaczyna się od tego miejsca. Mówi się, że jest bardzo rozległa. Nie wiadomo, gdzie się kończy. Podejrzewam, że koło czasu może być ukryte gdzieś w głębi pustyni. Waszym zadaniem jest zbadanie tamtych rejonów. Okej, załapaliśmy. A co ze mną? Diglett, ty zostaniesz w gildii. Ktoś musi tutaj zostać i nad wszystkim czuwać. Krogank i ja będziemy z tobą. Nasza praca też jest ważna. Zapewniam cię, że nie będziemy się nudzić. Tak. Pora znaleźć kilka kół czasu. Jata! Hurray! No to chyba najwyższy czas wyjść w drogę. Północna pustynia jest bardzo niebezpieczna. Czasami są tam burze piaskowe. Uważajcie na siebie. Dzięki za radę. Edzio, dajmy z siebie wszystko. Teraz mam dylemat i problem. Czy powinienem wziąć którego z moich Pokémonów, czy nie? Czy powinienem ciebie wziąć na przykład? Co mówisz? Dokąd idziemy? Nasza trójka, Bidoof, Dugtrio i ja, wybieramy się do kryształowej jaskini. Wystarczyła chwila nieuwagi i Dugtrio zniknął nam z oczu. Dokąd on mógł pójść, albo się przekopać? Wyruszymy, gdy tylko dołączy do nas Dugtrio. Może przypadkiem widzieliście gdzieś Dugtrio? Okej. Okay. Nie wiem w sumie, bo... Pokémony Nie, czekaj, to jest fabularne, więc chyba nie mogę wziąć nawet ze sobą innych, prawda? Gdzie ustalić? Jaskinia, przy plaży, północna pustynia, to raczej... Nie, tutaj nie. Tu raczej nie możemy nikogo zabrać ze sobą, bo to fabularne. Okej, okay, to nie ma problemu. Ale czy poradzimy sobie z Pokémonami ziemnymi? Co było słabością Pokémonów ziemnych? Wiem, że Pokémony ziemne były dobre przeciwko... wodnym Pokémonom, ale tak poza tym? To jest droga do północnej pustyni. Jeśli jest tutaj koło czasu, Growly na pewno się tutaj pojawi. Ruszajmy, trzeba znaleźć koło czasu. Ale skoro Growly też jest tutaj tylko roślinnym Pokémonem i sobie poradzi jakoś, to my też. O nie! Maxwell z nami jest.
Ale jak to możliwe? Mieliśmy go wybranego? Okej. To mi nie przeszkadza. No dobrze, to możemy się zająć tutaj poszukiwaniami wszystkich dungeonów. Jej! No oczywiście, że tutaj niczego nie ma. Nie. I proszę, oto pierwszy. Beyblade. Flame Wheel. O, to całkiem ładnie idzie. Maxwell osiąga 19 poziom. Jak daleko mu teraz jest od nas, jeżeli chodzi o poziomy? No, 4. Ale może być. Aż tak źle nie jest. Pewnie też sobie poradzi z tutejszymi. Uuu. Ciebie mogę spalić. A ty jesteś kaktusem. No na razie widzę tylko ciekawe pokemony, muszę przyznać. Jak dotąd tylko pokemony pierwszej geny. Kaknea chcę dołączyć? Nie, dzięki. Mam już roślinnego pokemona. To jest pokemon, którego miał przecież James, prawda? W anime. Całkiem ciekawy, muszę przyznać. Dlaczego wszystkie pokemony zawsze kochają Jamesa? No może dlatego, że James jest po prostu najlepszym trenerem, który jest w anime. James jest świetny. James ogólnie chyba jest jedną z moich ulubionych postaci. Uuu, Sandshrew, i to męski. Przyjmujemy go. Nie Sandshrew, tylko... jakby go nazwać? Jakby go tutaj nazwać, tego teraz mam problem. Nie wiem, czy to dobre, ale chyba pasuje. Hubert. Hubercik, chodź tutaj do mnie! Zgadza się, tak. Cześć. No to mamy kolejnego kolesia, jej! Cudownie. Opłacało się tutaj. Mamy Sandshrew, który będzie walczył teraz z innym Sandshrew. Nie, au! O! Poczuj moją złość. A, fajnie. Jeszcze trochę punktów i będzie świetnie. Na 20 odcinku mamy 20 poziom około, 24 prawie. Jak to będzie wyglądało z dalszymi poziomami? Bo mogę chyba wam powiedzieć, że takie... że wielki finał będzie chyba gdzieś w okolicach 40 poziomu. No przekonamy się, zobaczymy jeszcze ile to potrwa. Na pewno ta seria nie będzie krótka. Nawet jeżeli trwa już prawie pół roku. Albo dokładnie pół roku trwa. Dachel? Harden ma cały czas włączony. Ja się tutaj dziwię, co się dzieje. Ale 20 odcinków w pół roku przesłaliśmy, ale przynajmniej było jako tako regularnie z tej serii, jako że przesyłam ją tylko w niedzielę. Ale kilka niedziel udało nam się też ominąć, chociaż wcale nie aż tak dużo, biorąc pod uwagę, ile niedziel mieliśmy filmy. Na przykład ten odcinek też nie pojawia się w niedzielę, bo się w niedzielę nie udało. Obiecałem, że będzie w niedzielę, to chcę go przynajmniej w tygodniu nadrobić. Ale tak się zastanawiam, czy za jakiś czas, kiedy inne serie się nie skończą, kiedy będzie trochę mniej serii na kanale, czy nie dawać dwóch odcinków w tygodniu z tej serii. Żeby Pokémon Mystery Dungeon trochę szybciej się potoczyło, a nie tak ciągnęło się jak guma do rzucia. Przekonamy się jeszcze, jak to będzie działało. Zobaczymy, jak to pójdzie. Coś jest nie tak. What the fuck? Dlaczego tutaj jest tyle pułapek? O, tam był... Ujujuj, tu jest Cubone. Chciałem Cubone'a ze sobą zabrać. Mój kontroler coś... Dlaczego ty się cały czas obracasz? Dlaczego się obracasz do jasnej ciasnej? To jakiś problem mojego kontrolera. Megałka analogowa się psuje. Teraz chyba naprawiłem ten błąd. Mam nadzieję, że już tego nie będzie. Tak się obraca cały czas. Ja idę do przodu, a on się tu obraca. Uuu, to było niezłe. I użyła swojego nowego ataku. Jest!
Oby przy bosie nie zdarzyły się takie głupie rzeczy jak teraz tutaj. Muzyka jest tutaj całkiem przyjemna. Można się nią rozkoszować. Odpręża strasznie, muszę przyznać. Wiedział, że tu jesteśmy. Ślepy zaułek nas ściągnął, mały typek. Daj! Ale 325 punktów to już jest strasznie dużo, mogę przyznać. Tak wygląda, jakby było to dużo. Znowu! Chwila. Co to za cholerny bullshit? Że ty się obracasz cały czas? O, mój Boże, no... Czy mój kontroler umiera? Serio? Ten kontroler tyle wyżył dotąd, a teraz nagle umiera? Co jakiś czas działa? No nie wiem, co się tutaj dzieje. Ach. Wybaczcie za te problemy teraz, mechaniczne i techniczne. Bo... Na szczęście mam drużynę, na której można polegać, że nie wszystko sam muszę robić. Czy tutaj w okolicy są gdzieś schody? Jak widać, nie tutaj. Musimy teraz wracać na górę, he? O mój Boże, pewnie musieliśmy iść górną drogą. No... Ja tego nie kontroluję w ten sposób. Po prostu... Syndaquil idzie gdzie chce. Momentami się obraca głupio. Nie mogę nic z tym zrobić. No teraz znowu biega normalnie, a dlaczego wcześniej tak nie mógł? Nie wiem, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej w tym odcinku dojdziemy gdzieś z tym, a nie będziemy mieli problemy. Ciekawe, czy mogliśmy jakieś zadania w ogóle dla tej jaskini tutaj przyjąć. He? A tak się nie powiódł? Dlaczego się atak nie powiódł? Co? A, to nasz. To jeden z naszych. Okej. Okay. Rozumiem teraz. Okej. Okay. Okej. Okay. Atakuje swojego. Się zdziwiłem i nie zauważyłem, że jest jednym z nas. No widzicie, ten kontroler mnie strasznie stresuje, skoro takie rzeczy już wyprawiam. A tutaj już od razu widzimy, że ślepy zaułek. W następnym odcinku przerzucę się na klawiaturę, szczerze, bo to już jest... Mój kontroler jest niestety martwy, na to wygląda. Po tylu latach, gdy mi służył, po tylu razach, kiedy biłem nim o ścianę. Na przykład podczas... wyścigu z Eponą w Ocarina of Time. Po tym wszystkim, po tylu latach. W końcu został rozwalony. On już tutaj... Parę przycisków brakuje, bo nim tak często waliłem o ścianę, ale zawsze działał. Więc dlaczego teraz miałby przestać działać, skoro po tych wszystkich akcjach cały czas przeżył jeszcze i nie miał z tym problemów? Szkoda. Pogadajmy może o kontrolerach. Jak wy tam się posługujecie kontrolerami, ludzie? Jak tam z wami jest? Jakie kontrolerów wy lubicie? Jakie kontrolery są dla was najlepsze? Moim ulubionym kontrolerem jak dotąd był... trudno powiedzieć. Lubię kontrolery od PlayStation 2 i 3. DualShocki. Lubię kontrolery od Nintendo GameCube, lubię kontrolery od Nintendo Wii U nawet. Bardzo lubię to od Switcha, czy te Joy-Cony. Nawet jeżeli czasem zbyt lekkie są, ale... Pro kontroler do Nintendo Switch oraz Pro kontrolery do Nintendo Wii U też były całkiem przyjemne. Ale mój ulubiony kontroler... Większość kontrolerów, które miałem na PC-cie, to były kontrolery, które miały też związek z kontrolerem do Xboxa. Albo się na nim wzorowały, albo były na Xboxa. Ale nie wiem, one są dla mnie trochę takie strasznie duże. To już wolę właśnie DualShocki. Hubert, mały gnoju, użył naszego... Revive Seeda. Burza piaskowa. Dajmy z siebie wszystko. Ty to dajesz z siebie na pewno wszystko, bo tak już pieprzyłeś sprawę przed chwilą. Co jest? Dlaczego unika tego? No tak, faktycznie, burza piaskowa.
To większość ataków w ogóle nie trafia. Nie chcę, żebyś dołączyła do mojej drużyny. Padaj. O! Świetnie, jeszcze co krok mamy tutaj obrażenia. Ale na szczęście one się też leczą. Dobrze, że te obrażenia się po kilku krokach leczą. To tak naprawdę nic nie tracimy w sumie. Podczas walki to może być jedynie problematyczne, ale tak podczas chodzenia to się zawsze od razu leczy. Samo siebie. Ale gdybym miał wybrać ulubionego kontrolera, to byłoby chyba to DualShock. Chociaż jak mówiłem, też aktualnie bardzo lubię grać na kontrolerach do Nintendo Switch. Te Joy-Cony. Chociaż ten gamepad do Nintendo Wii U też był całkiem przyjemny. Wielu mówiło, że jest za duży i tak dalej, ale mi się całkiem fajnie na nim grało. I tak oto czas zniszczyć nasz Link. A, pali się. O! O mój Boże! Podczas burzy pieskowej jeszcze mi piasek w oczy wrzuca. No nieźle. Co świetny koleś. Maxwell osiąga 20 poziom. Jest! Ale czasem nasi towarzysze są tylko... tak jakby kulą u nogi. Na przykład ten Sanchru, Hubert, wcześniej rozwalił nam wszystko, zniszczył nam wszystko. Dosłownie. Zużył nam całego orba, którego mieliśmy. Aż się rozpłakałem. Flame Wheel! A mój Boże, te ataki powinny trafiać. Powiedziałbym, że zjemy sobie teraz Oranberry. A ci z tyłu są bezpieczni, im się nic nie dzieje. Swoją drogą zadano mi pytanie w komentarzach. Który Pokémon jest moim ulubionym? Pytanie, na które strasznie trudno by odpowiedzieć, jako że jest 750 Pokémonów już z czasem. Chyba nawet już trochę więcej niż 750. To trudno tak naprawdę wybrać ulubionego Pokémona, prawda? Robię się głodny, okej, okay, zjem sobie wszystko. Ale u mnie jest tak, że ja już od pierwszej generacji mam ulubionego Pokémona i do dzisiaj nic go nie zbliło. Mianowicie mowa o Eevee. Eevee jest do dzisiaj moim ulubionym Pokémonem. Chociaż w sumie na pierwszym miejscu jest wiele Pokémonów. Eevee i wszystkie jego ewolucje. Lubię co prawda Eevee'ego, tak? Samego w sobie, ale lubię też wszystkie jego ewolucje. Czyli trudno tutaj o czymś takim powiedzieć, że jest to tylko jeden ulubiony Pokémon. Ale nie wiem, która ewolucja Eevee'ego jest moja ulubiona. Mogę wymienić trzy, które mi się najbardziej podobają, mianowicie... ten Umbreon Espeon i Glaceon. Ale lubię też pozostałe, z pierwszej generacji i z czwartej generacji już wymieniłem, tak? Tak, ten nowy z szóstej, jest wiele, których lubię. I cieszę się na nowe ewolucje Eevee'ego, jeżeli miałyby się pojawić na przykład w ósmej generacji. Bo z tego co zauważyłem, te ewolucje pojawiają się po drugiej generacji zawsze co drugą generację. Że były w drugiej były nowe, w czwartej były nowe i w szóstej były nowe. To może w ósmej też będą nowe ewolucje. Albo raczej Eeveelucje. Poza tym, jeśli miałbym wymienić jeszcze inne Pokémony, to na przykład Chikorita. Bardzo lubię Chikoritę. Bardzo lubię tego słonia, który może się zmieniać w taką kulę. Wiecie, taki ostry, tak? Ewolucja Fanpiego. No i samego Fanpiego też lubię. Całkiem możliwe, że nie wymienię tutaj wszystkich moich ulubionych Pokémonów, bo jest ich zbyt wiele, że nie mogą mi przejść wszystkie do głowy teraz. Może zrobię kiedyś top listę. Czyli te Pokémony, które tutaj wymieniam, niekoniecznie muszą być wszystkimi moimi ulubionymi. Niektóre mogą być po prostu zapomniane przeze mnie, bo teraz się koncentruję na czymś innym. Jest ich też o wiele za dużo. Shroomish i ewolucja Shroomisha są świetne. Gengara na przykład lubię, ale nie wiem, czy byłby w ulubionych Pokémonach. Ninetales i Vulpix. Nine! O, okej, okay, uleczył się. Heal Seed. Plain Seed. Ech.
Jest! Uratowało mnie to teraz. Puh, a już myślałem, że będzie po wszystkim. Nie! 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 O mój Boże, jak dobrze, że zapakowałem do torby coś takiego. Gdzie to było? Co? Ej! Nawet w menu szwankuje. Osusza teren, twardy koniec. Niweluje głód. O mój Boże, no ja wiem! Straszy wszystkich wrogów, wydostaje z jaskini, osusza teren, nokautuje latającego wroga, zużywa przynosi pokemony. Chyba to było, prawda? Warp Orb. Który przynosi pokemony w inne miejsca na piętrze, ponadto to niweluje głód. Nie. Też nie to. Przenosi członków drużyny. Informacje. Przenosi wszystkich odległych członków drużyny z powrotem do gracza. Właśnie. Użyj. No, dobrze, że się przygotowałem i takie coś miałem. Ouu! Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, wtedy macie zawsze coś do roboty. W następnym odcinku zobaczymy się znowu na 7 piętrze. Cześć! I pytanie, które pokemony są waszymi ulubionymi, jeżeli możecie wybrać któreś, he? To byłoby też ciekawe wiedzieć.